Odporność populacyjna. Są nowe badania, kontakt z łagodnymi koronawirusami buduje odporność na COVID-19. Według naukowców z Uniwersytetu w Zurychu, ekspozycja na nieszkodliwe koronawirusy zwiększa odporność na SARS-CoV-2. Nie jest ona taka sama jak po szczepieniu czy przechorowaniu COVID-19, ale pomaga. Populacyjna odporność osiągnięta dzięki szczepionkom lub przez przejście infekcji to podstawa walki z pandemią, przypominają naukowcy z Uniwersytetu w Zurychu. Badacze donoszą teraz o kolejnym elemencie takiej odporności. Osoby, które miały silną odpowiedź immunologiczną na inne ludzkie koronawirusy, są także do pewnego stopnia chronione przed infekcją SARS-CoV-2, wyjaśnia profesor Aleksandra Trykola. Autorka publikacji, która ukazała się w piśmie, Nature Communications. Komputerowa analiza jej zespół przeanalizował poziom przeciwciał skierowanych przeciwko czterem innym niż SARS-CoV-2 ludzkim koronawirusom w ponad 800 próbkach krwi pobranych przed pandemią. Sprawdził także stężenie tych przeciwciał w prawie 400 próbkach pobranych od osób zakażonych SARS-CoV-2. Z pomocą komputerowej analizy naukowcy oszacowali, jak dobrze kontakt z innymi koronawirusami chroni przed tym, który wywołał obecną epidemię. Osoby zakażone SARS-CoV-2 miały mniej przeciwciał przeciwko innym koronawirusom, tym wywołującym przeziębienia. Okazało się, że kontakt z niegroźnymi wirusami zmniejszał ryzyko hospitalizacji w przebiegu COVID-19. Nasze badanie pokazuje, że silna, oparta na przeciwciałach odpowiedź na ludzkie koronawirusy zwiększa liczbę przeciwciał przeciw SARS-CoV-2. Ktoś, kto uzyskał odporność na niegroźne koronawirusy, jest więc lepiej chroniony przed SARS-CoV-2, mówi profesor Tokola. Odporność krzyżowa to tak zwany odporność krzyżowa. Jest ona słabsza od uzyskanej przez przechorowanie COVID-19 czy szczepienie, ale nie jest bez znaczenia. Oczywiście, odpowiedź immunologiczna skierowana przeciw SARS-CoV-2 powstająca z udziałem komórek pamięci jest dużo silniejsza, niż odpowiedź krzyżowa. Ale, nawet jeśli ochrona nie jest całkowita, krzyżowa reakcja skraca infekcję i zmniejsza jej nasilenie. Dokładnie taki skutek jest uzyskiwany dzięki szczepieniom tylko dużo, dużo skuteczniej, wyjaśnia ekspertka.